Tak, ze przeglądem tutaj ten nasz YouTube'owy kanalik, proszę bardzo, Jurek jest z nami, pozdrowienia z Chojnic w Pomorskim, pozdrawiamy, Monika pisze, pozdrawiam wszystkich z Żywca, kto tu jeszcze jest razem z nami, Mielec jest razem z nami, pan Marcin, proszę, pani Małgorzata, no ze witam, cześć, pozdrowienia i do przodu, tu witam serdecznie wszystkich słuchających śląskich szlagrów, Adam tak do nas napisał, piszcie, piszcie, śmiało piszcie, ja będę starał się to wszystko przeczytać, chociaż tego jest coraz to więcej, śmiało też możecie dać wszystkim znać, że dzisiaj takie wyjątkowe 700 wydanie naszego programu, a przy okazji goście w studiu, przy okazji też wielkie świętowanie, no i przy okazji zupełnie taki lifeik zrobiony. Przed chwilą zobaczyliśmy miks koncertowy. Tak, a teraz już w szlagierowym studiu razem z nami Bernadeta Kowalsko, proszę bardzo. Witam bardzo serdecznie, witam Ciebie i oczywiście wszystkich naszych widzów i fanów naszego zespołu. Po tej stronie stoi Jurek Macoła. Witam również wszystkich serdecznie. No i Mirosław Naturalny jest. Witam serdecznie. Naturalnie tata. Naturalnie. Dobrze, fajnie, że mogliśmy się że teraz wszyscy trafić. Bernadetko, zapytam o to, czy ty pamiętasz, jak wyglądały początki wasze jako tak, zespołu? Tak. Myślę, że z początki, kiedy zaznaczyliśmy swoją obecność w liście śląskich szlagierów, to była właśnie piosenka Tylko z Tobą. Wtedy udało nam się i dostaliśmy miejsce, które nas bardzo zadowalało i oczywiście razem z Jackiem Silskim, bo to był duet, bardzo cieszyliśmy się z tego, że publiczność nasza po prostu postawiła na nas swoje głosy i to był początek, a potem jeszcze bardziej utkwiło mi w pamięci, jak lista śląskich szlagierów zawitała w miasteczku śląskim. No to twoje, przecież dokładnie twoja tak, ziemia. Dokładnie tak, na żywo, słuchajcie, była transmisja listy i tam toczyła się wojna, że tak mogę powiedzieć, taka bardzo zresztą przyjemna, o wykonawcę roku. I też wtedy miasteczko stanęło na wysokości zadania i udało mi się właśnie uzyskać taki tytuł. A, Bernadeta i tytuł i miasteczko śląskie, co, przecież to miasteczko nie spało ze dwa dni, jak nic. Oczywiście było to przy okazji wspaniałego naszego festynu parafialnego i wtedy lista śląskich szlagierów odwiedziła miasteczko i tam się ta wojna potoczyła. Wszyscy się cieszyli i to, myślę, była ta wisienka na torcie. Na torcie. Dobrze, torty już my zaliczyli, nie dzisiaj tak Jurek, jest. Ale Jurek, czy ty pamiętasz, albo w ogóle żeś kiedyś podjął się takiego zadania, żeby zliczyć ilość kompozycji, która była w liście spod twojej ręki, co wyszło? Nie jestem w stanie. Nie, to trudno by było policzyć, bo ja tak nie obserwuję tej listy, więc nawet nie wiem, no ale... Trochę ich było na pewno przez te wszystkie lata. No bo Jurek... To nie tylko jest... to przez Bernadetę. No właśnie, tyś jest ojcem szlagierowej muzyki, jakby na to nie spojrzeć. No, ja wiem, ta dziękuję, szlagier... no, dziękuję. Wiem, chcesz powiedzieć, że ta szlagierowa muzyka ma nie jednego ojca, no tak się złożyło. No, no ale to ty się przyczynił do tego, że ona powstała. No byłem jednym z tych, którzy zaczynał to wszystko, nie? Którzy my zaczynali to wszystko, ale... Ale czy jest taki ojciec, tatuś, to nie wiem. A powinien, że się tak czuć. Ale, tatuś tam się czuje, bo tatusia może tego... Tak, oczywiście w naszym zespole już jest... Było w zespole. Tak, było w zespole pępkowe, ale pozwól, że wrócę do tego, co powiedział Jurek. Właśnie może, słuchajcie, może to jest teraz ta okazja, żeby Jurek po prostu usiadł i taki rachunek zrobił sumienia. Ile dokładnie tych kompozycji jest w liście. Za dużo czasu musiało zająć. Słuchaj, Jurek, ja ci pomożemy. Tak, my zrobimy dzisiaj taki afterek za chwilę po programie. Jeszcze tak będziemy liczyć. Jeden szlagierek dla Jureczka, drugi. A kto zaśpiewał, ja, to moje. Jakoś zrobimy. No trochę tego było, no. Tak nieskromnie powiem. Mirek, powiedz mi, jak ty się czujesz w nowej roli, bo rola ojca to jest... No, tak, na początku. Znaczy na początku. Czyli cudowna rola, po prostu spełniam się jako ojca. Bo to, licząc nieskromnie, to już tak miesiąc. 5 tygodni, wszystko leci. A dobrze liczy, nie? Dobrze. Córka. Córka, pozwala się wyspać? Zdecydowanie tak. Ale ty jako, bo ty jesteś taki troszkę multiinstrumentalista, nie? Tak. Coś już przygrywasz? Tak, już grałem. Posiedziałem akordeon i dziecko było sobie w leżaczku, więc tam już jakieś po prostu fajne rzeczy tam na duchowie grałem. No i pięknie. To się wszystko układa. Bernadetko, to teraz jeszcze na sam koniec. Powiedz mi o plany na przyszłość. No na pewno chcielibyśmy, kochani, zostać razem z wami w liście śląskich szlagierów. Chcielibyśmy, żebyście kochali szlagiery, żebyście głosowali też i na nasze piosenki, bo przecież jesteśmy, mogę śmiało powiedzieć, wszyscy możesz, wielką rodziną szlagierową.
i szlagierowo to jest naprawdę fajnie i dobrze. Dziękujemy Wam za to wszystko, co do tej pory się wydarzyło dla naszego zespołu, za każdy oddany głos, za każdą nominację, za to, że możemy też się cieszyć, że tych sukcesów trochę mamy na swoim koncie, tych właśnie, te kompozycje, które Jurek tworzy, że Państwu wpadają do serca i przede wszystkim życzymy producentowi, panu Janowi Musialikowi, żeby dbał o to tak jak do tej pory, żeby szło dobrze, żebyśmy po prostu wszyscy mogli się cieszyć tym, co do tej pory przez te 13 lat zostało zrobione. Bo trzeba powiedzieć, że to troszeczkę czasu. Jest, jakby nie wejrzeć, jakby podczas pierwszej randki się mocniej przytulał, to by miał syna w tym wieku. Dobrze. No widzisz. Bernadetko, bo tutaj są pozdrowienia, proszę bardzo. Pani Monika pisze pozdrowienia dla pani Bernadety i panów zespołu. Dziękujemy pani Basia, bardzo. Super piosenki, pozdrawiam serdecznie cały zespół Bernadety. Bardzo dziękujemy, kochani. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję Ci za te fajne życzenia. Dziękuję za to, panowie i panie, żeście przyjęli zaproszenie. Bernadeta Kowalsko z zespołem razem z nami świętuje dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.